Cześć, dzień dobry, hello, Andrzej Stebelski, Słupsk. Witam Was i zapraszam do następnego spotkania z płytami winylowymi. Winyle na lato. Winyle na lato to te płyty, które już niebawem pojawią się w sklepie Popmaster Record Shop w Słupsku, Wileńska 39, Centrum Handlowym Manhattan, pierwsze piętro, oraz na stronie www.popmaster.pl. Dobrze, zaczynamy, ale nie od www, tylko od www. Nie, może zaczniemy od zmiany okularów. Będzie lepiej. Będzie lepiej, wygodniej. Słuchajcie, grupa WW. Grupa WW, ich album WW. Stereo PL coś tam 0025. Teraz Krzysztof Cegowski. Wokół cisza trwa. Nie cichosza, tylko wokół cisza trwa. Krzysztof Cegowski i Piotr Figiel Ensemble. Z tym, że Krzysztof Cegowski w następnym filmie będzie z tą płytą i jeszcze jedna płyta Cegowskiego, która się pojawi. Bo następny odcinek będzie wyłącznie poświęcony polskim wykonawcom. Płytom winylowym z lat 80., 70. nawet, z muzyką pop, rock. Polscy wykonawcy, polscy i tylko polscy. No dobrze, Krzysztof Cegowski, wokół cisza trwa. Czesław Niemen, Postscriptum, tak, Postscriptum. Ten album już był w jednym z poprzednich filmów, a to jest drugi egzemplarz. Teraz pora na Manam. Manam i Mental Cut. Płytka, cena zniżona, 175 zł z 350, 50% w dół poszła cena tej płyty. Pierwszy raz się spotykam chyba z taką opcją, bo zazwyczaj było 80 zł przekroczone, 120 napisane, czy tak dalej. A tu pieczątka. Płyta się nie sprzedawała i cenę obniżono na 175 zł. Ja jeszcze ją obniżę Wam cenie, nawet do tych 75 zł. Ok, SBB, ale pieczątki nie mam. SBB, welcome. Jeszcze raz SBB, trójeczka, pamięć. SBB, pamięć. Teraz oddział zamknięty. 200, to chyba 200 zł. 180 zł pisze, a tutaj 200 albo ZO ktoś napisał, nie wiem, może i ZO. No dobrze, teraz pora na Andrzeja Zauchę. Andrzej Zaucha, wszystkie stworzenia duże i małe. To wszystko w sklepie Popmaster Record Shop i płyty polskie już nam się kończą. Beatlesi śpiewali One and One is Two, czyli jeden dodać jeden jest dwa w jakiejś piosence. Oprócz tego mają taką piosenkę nieoficjalną, nieoficjalnie, nie była jeszcze nigdy wypuszczona na płycie pod tytułem One and One is Two. Nie mam 1 plus 1 jest 2, ale mam za to 2 plus 1. 2 plus 1 bez limitu. Znaczy jest limit ograniczony, bo mam 3 płyty. Co prawda dwie bez limitu, bo jedna jest w sklepie, druga jest tutaj. 2 plus 1 teatr na drodze. Także limit już mi się wyczerpuje. I ostatnie 2 plus 1 EasyCom EasyGo. EasyCom EasyGo, wytwórnia Vifon, Polskie Radio i Telewizja. Płyta nagrana gdzieś w Niemczech Zachodnich. I to chyba jedyna płyta wykonawców polskich, popowych, gdzie pojawiła się na rynku zachodnim oraz w Japonii. Z tym, że w Japonii dodano kilka piosenek więcej. Także 2 plus 1 została wydana także w Japonii. Ciekawe, jak to brzmi, jak to wygląda. Okej, słuchajcie, Commodores. W tamtym odcinku był Commodores Victory, teraz mamy Commodores, z tym, że mamy tutaj z Lionel Richie śpiewa tutaj, nie Richie, a śpiewa taką pioseneczkę, baladę, pierwsza strona, ostatni utwór. Three Times a Lady, trzy razy dama, fantastyczny kawałeczek. Okej, teraz Deacon Blue i Orangetown. Pierwsze otłoczenie, można się domyślać, bo naklejka mówiąca o singlach, które wyszły, single promujące tą płytkę. Ultravox, Rage in Eden. Oprócz tego, co jeszcze mamy? Raya Charlesa, This Love of Mine. Bardzo wczesne nagrania Raya Charlesa, także to brzmią tak, jak brzmią. No, gratka dla fanów Raya Charlesa. Tą płytkę mam i kupiłem drugą. Niewiele mam płyt wydanych na Kubie. Tato Nico Roya, kubański gitarzysta. I Guitarra. Aha,
Coverdale Days i grupa AHA. Oprócz tego Elton John, Eyes on Fire, to wszystko Popmaster Record Shop na Wileńskiej, na Manhattanie. Elton John także, Eyes on Fire. Muzyka do filmu Love Story, Francisa Lee, czy Francis Lee, Francisa Leia. Teraz muzyka do filmu Grease, wydanie francuskie na rynek angielski. Po prostu Anglicy nie byli w stanie wytłoczyć tyle płyt, ile mieli zamówień napływających ze sklepów. Także Francuzi dopomogli Brytyjczyków i dotłaczali płyty. Także to jest akurat wydanie francuskie, ale na angielski rynek. Vangelis Albedo 039 0.39 Albedo Vangelisa. No tu mam taką ciekawostkę. Ściągnę folię. Cliff Richard. Sign Sarelli. Wydrukowany, autograf wydrukowany i tak dalej. Niby nic szczególnego, ale tu na górze autograf nie jest wydrukowany. Jest podpisany przez Cliffa Richarda. Także Cliff Richard i jego płytka i jego autograf na okładce. No i pozostała nam jeszcze taka płytka Paul Muriat i Latin Night, latynowskie noce Paula Muriata. I już totalnie na zakończenie Manhattan Transfer Extensions, przedłużacze, można by było, przedłużenie i The Manhattan Transfer Live. Piękne wersje piosenecze, chociażby Jive, Java Jive, Walking Love, piękny kawałek Walking Love i Chanson d'Amour. Wiele, wiele fantastycznych przebojów, fantastycznych wersji w wykonaniu The Manhattan Transfer. I to by było na tyle. Dziękuję Wam za oglądanie filmu. Zapraszam Was do następnego spotkania, gdzie tylko i wyłącznie pop, rock, polski pop, polski rock. Także zapraszam Was do następnego spotkania. A teraz żegnamy się i życzę Wam udanego wypoczynku, udanego urlopu, wakacji, pięknej pogody, pięknych wieczorów pod bezchmurnym niebem z gwiazdami na ty. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Kciuki w górę.